Dobra, jesteśmy tutaj na tym parkingu. Idziemy sobie do góry. Tędy prowadzi ścieżka na Monte Grone. Można dość wysoko podjechać, co jest sympatycznie. Do schroniska pokazuje, że jest godzinę, a na górę 2 godziny. Via Ferratum nic tu nie pokazuje na razie. Pierwsze podejście mam za sobą. Dość monotonne. Po takiej drodze, gdzie niegdzie pojawiają się oto takie widoki na La Giacomo. A tam za chwilę będziemy widzieć już schronisko. No i wchodzi na to, że dotarliśmy do pierwszego punktu wycieczki, jakim jest schronisko. No i takie widoki mamy tutaj ze schroniska. W oddali tam na rogu, na tym cypelku, to tak mi się wydaje, na 98% Bellagio, do którego jutro się będziemy udawać. I w ten oto sposób dotarliśmy na szczyt. Bardzo przyjemna droga, ale najpiękniejsze, co na tą chwilę nas czeka, to jest właśnie widok. Ten widok od Monte Grone, a tutaj widzę, kończy się Via Ferrata, ale do Via Ferraty to jeszcze przejdziemy, bo będziemy powolutku schodzić za chwilkę i będę robił ten szczyt jeszcze raz, tylko zupełnie inną drogą, drogą w skalę. Zeszliśmy już na dół, ale również dotarliśmy do ściany podejściowej do drogi zwanej Via Ferratką. I będziemy się tutaj wspinać do góry, po tej z powrotem na samą górę, na szczyt Monte Grone. O ty dziadu, kurwa. Thank you.
go malują. Aj. Dobra, drugi raz. Udało się, nie było tak trudno jak wszyscy myślą. Jest spoko. Także schodzę już na dół. I tyle, pakujemy się i spadamy na dół. Ferrata zaliczona, normalne wejście na Monte Grono zaliczoną. Teraz schodzimy już na dół. Mniej więcej jakieś 40 minut. Troszkę zmęczeni. Troszkę zmęczeni. Już jest gdzieś po 16, koło 16:30. Także myślę, że w chwilę po 17 będziemy już przy samochodzie. Będziemy zjeżdżać na dół. Zostanie na jakieś pół godziny do domku. Także bardzo udany dzień. Można powiedzieć, że już prawie się zakończył. Pogoda dopisała. Nie było aż tak upalnie. Człowiek też nie przez był to tak bardzo zmęczony. Także tyle na dzisiaj.